6 marca pan minister Budzanowski, czyli organ nadzorczy nad spółką PGE, pisze jednoznacznie: zielone światło dla jednej z największych inwestycji węglowych w Europie w krótkim czasie może zmienić mapę energetyczną kraju i zagwarantować dostawę energii dla 1,5 miliona mieszkań oraz domów. To świadczy o tym, że to jest po prostu niezrozumienie. Ministerstwo, politycy mówią o realizacji tej inwestycji, spółka mówi nie. My ze swojej strony chcemy, oprócz zwołania posiedzenia, pilnego posiedzenia Komisji Skarbu, chcemy także zadać pytania w sprawach bieżących na najbliższym posiedzeniu Sejmu razem z posłem Gallo, bo mamy to uzgodnione, nie tylko posłowie Lewicy, ale także apelujemy do posłów Platformy Obywatelskiej, szczególnie do posła Korzeniowskiego, który, jak wiemy, jest spółdzielni Donalda Tuska. Tu mamy mapę, która świadczy o tym, że to jest spółdzielnia przed wyborami nowego szefa partii Platformy Obywatelskiej. I województwo polskie, w tym lider, to spółdzielnia gotowi poprzeć Donalda Tuska. Leszku, drogi Leszku, apelujemy do ciebie, wsiadaj dzisiaj w samochód bądź w pociąg i jutro jest posiedzenie rządu i mam nadzieję, że spotkasz się z Donaldem Tuskiem i przedstawisz ten problem, który dotyka naszego regionu.